Siema! Bardzo dawno nie było tego formatu. Jest to... Proszę pomocniku, proszę siad. Pani pomocnik siad, on się już nie umie wyszło. On się już nie umie po prostu powstrzymać. On bardzo chce otwierać paczki. Dawno nie było cebulowych okazji, więc dla wyjaśnienia. To nie jest tak, że ja po prostu nie chcę robić tych cebulowych okazji. Ja codziennie przeglądam OLX-a, Allegro, Łowców Gier. Codziennie przeglądam internet w poszukiwaniu okazji, ale ich po prostu nie ma. I jeszcze jedno, obiecałem wam, że nie będę już kupować Xboxa 360, więc wiecie co mam dzisiaj? Xboxa 360 w tej ogromnej paczce. Ale możecie zapytać się, Artur, przecież Xbox 360 nie jest taki duży. Bo to nie jest tylko Xbox 360. Na licytacji za 300 zł polskich i 2 zł jeszcze. 302 zł polskie. Wylicytowałem Xboxa 360 z Kinectem, z trzema padami i perkusją. Tak, Spajesz, z perkusją. Niby wszystko działa. Zobaczymy. I mam tutaj brawa dla mojego pomocnika Spajerusia, który bardzo lubi otwierać paczki i już nie może się od popołudnia doczekać, żeby otworzyć paczkę. Ponieważ cały czas tu stoi i cały czas się próbuje do niej dobrać. Więc Spajeruś, jakbyś mógł mi pomóc otworzyć paczkę. Czy mogę otworzyć? Proszę otworzyć, no. Ja ci pomogę. Proszę otworzyć, tu. Tutaj. Proszę, tu jest, tu, no. Wyjdź. Tak, mu to zajmie tak. Długo. What the dog doing? Nie, poczekaj. On tego nie je. Jakby coś to jest bezpieczne, tego nie je. Jest nauczony. To jest profesjonalny otwieracz paczek. I w międzyczasie wam powiem tak, że jedynie co mnie martwi to zapakowanie tej paczki. Ja już zrobiłem zdjęcia, jakby była rozwalona, co jest bardzo prawdopodobnie, no bo widzicie jak to jest zrobione. To po prostu pójdziemy, proszę państwa, na MMA Gala Fighter z panią, która mi to wysłała. Bardzo fajny kadr. Bardzo ładny kadr na psią dupę. Nieprawda, na ogonek. Więc tak, ogólnie, jeżeli chodzi o opłacalność, jeżeli by wszystko działało, tam Kinect jest warty 70 zł, konsola Xbox 360, dokładnie nie wiem jaka tam jest, więc to też jest jakaś stuwa w górę, ale ta perkusja, proszę państwa. I widziałem tylko jedną ofertę na tą perkusję w Polsce i ona kosztuje 450 zł. Więc jeżeli ta perkusja działa, to jest winner, winner, chicken dinner. Jeżeli Spyro oczywiście nie zje po drodze. Ja mam po prostu troszeczkę, trzeba poczekać aż nasz asystent po prostu, on w mgnieniu oka po prostu, wcale to nie będzie trwało godzinę. Otworzy tą paczkę. Praca. I sobie wyciągamy, mamy tak. Pada do Xboxa 360 na kablu. Proszę państwa, na kablu. Te pady na kablu nie są dużo warte. Z tego co widzę, to ten pad jest w całkiem dobrym stanie, nie jest nawet przybrudzony, więc całkiem spoko. Odkładam go, później sobie zobaczymy. To Spyro, czekaj, Spyro, uważaj, bo tu są kabelki, wiesz? Tu są, wiecie? Papierosy. Pachnie dupą. Mamy też pada do Xboxa 360 już w trochę gorszym stanie, ale to jest pad bezprzewodowy. Ale nie wiem, koło stówki będą kosztowały. Całkiem niezły stan, ale jest papieroski czuć. Czyli już wiem, dlaczego ktoś sprzedawał tam. Nawet ja czuję. No. Przysiąknięty dom fajami. W tej konsoli w środku to będzie masakra. Mam nadzieję, że wam to nie przeszkadza. Aha, jeszcze zapomniałem, że tam były gry. Jest to Banjo-Kazooie Trouble Locker gra. Ceny będę po prostu szukał, bo ja tam były podane gry, jakieś rozmazane zdjęcie. Ceny będę podawać po prostu w edycji jeszcze podczas tego filmu, bo nie wiem. Jest to wow, jest to dość ciężkie. Tylko Spyro, uważaj na perkusję. To są drogie rzeczy, pani kolego. Jest to nawet jakaś wersja z jakimś plakatem, proszę państwa. Wow. Super. Tylko wiecie co? Ta gra jest praktycznie bezwartościowa, bo jest niemiecka.
Ale dobra, Spyro, nie, już otworzyłeś. Bo już wchodzisz, gryziesz już rzeczy. Siadaj. Chodź tu. Dobra, wyciągamy kolejne rzeczy. Jest to Pure i Batman The Video Game. Po prostu taka składaneczka. Stary fajnie. Nie wiem, co to są w ogóle za... A jest tylko Batman tutaj w środku. Pure jest w środku. Dziwna składanka. No ale co? No jest. Nie jest niemiecka nawet. Wow, mamy najcenniejszą grę w tym zestawie. FIFA 17. Wow. Nie, to jest gra po prostu warta całe... Nic. No to jeszcze mamy jakieś gry. Assassin's Creed 3. To jest akurat... Wiecie, te gry nie są dużo warte. Będą ceny tutaj wystawione na przykład... Nic, kurwa. Zero. Assassin's Creed 3. Chyba wersja premierowa. Tak mi się wydaje. Okej. Okay. Czyli mamy jeszcze jakieś gry. O, mamy jeszcze. Kolejna bardzo... Bardzo poszukiwana przez wielu kolekcjonerów gra FIFA 15. Nie, mi byś musiał dopłacić, żebym w to grała. Fun fact. Ta gra ma 8 lat. Są tam jeszcze gry. What the fuck? What the fuck, man? Tylko czy to będzie działać? To w ogóle nie zabezpieczone. No właśnie, to FIFA 19. Marzyłem o tej grze, wow! Później takie stare, mam, 8 lat, słuchaj. Mam FIFA 19, mam FIFA 15 i 17. I jeszcze mam FIFA 17. I zawsze o tym marzyłem. Tam są jeszcze gry. Mikołaju, ja bym chciał jeszcze dostać FIFA 20. Mogę dostać? Kolejna FIFA 17. Co jest z wami? Czemu? Bo to jest niemiecka wersja, to jest polska wersja. Super. Jeżeli tam jest kolejne, jeżeli to jest FIFA 17. Nie, po co tyle FIFA? To jest w ogóle wpierdolone do tego pudełka. To nie jest zabezpieczone. Jeżeli to będzie działać, będę bardzo, bardzo zdziwiony. Beowulf the Game. Fajnie. Wow, to NBA Jam. Ktoś tu bardzo... Bardzo lubią grać w gry sportowe. ABA Jam Classic Arcade Hops. Ej, to jest... Dobra. To jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć gier. Jeszcze jest. To jest FIFA, kurwa, 17. Nie, bez mylu. 18. O, widzisz? Wow! Jeszcze 16 brakuje. 16 brakuje. Wow! Super, dobra. Właśnie jestem zawiedziony, że nie ma kolejnej FIFY. To jest tak, to jest... X-Klotz. X-Klotz. W stanie jest takim sobie. Ale jest to X-Klotz w wersji E, czyli to jest model, który jest jakby najświeższy. W sensie to jest jeden z ostatnich modeli, bo to jest ta wersja E. Jest tu plomba gwarancyjna z Lombardu. A nie, tutaj jakiś taki błąd do ubrania. Dobra, mieliśmy dwa pady, mamy jeszcze jeden pad. Jest to klasyczny pad biały, bezprzewodowy z Xboxa 360, tak można powąchać. Trzeba sprawdzić, czy to nie bomba. Nie jest bomba, fajnie. Czyli dobrze, mamy trzy pady. Dużo gier. No i proszę Państwa, mamy to. Jeszcze. A, dobra, jeszcze, proszę Państwa. Dobra, tu jest poplątane po prostu jak nie wiadomo co. Ale dobra, ja to po prostu tak pokażę na razie. Jest Kinect. Jest Kinect. Ubrudzony. Nie. Najwyżej będę chciał komuś podarować albo sprzedać tą konsolę. Ty jesteś głównym tutaj gwiazdką tego filmu, Spyruś? A możesz wyjść? Nie. Proszę. Nie. Spyruś, wyjdź. Nie. Proszę wyjść. Tutaj proszę. I siad. To nie jest siad. Xbox Kinect. Tak jak pamiętacie, ja chciałem mieć tutaj Kinecta w tym domu, ale niestety jestem... posiadaczem, nawet nie jestem, po prostu żyjemy w za małym mieszkaniu. Mamy tu zasilacz, ale nie ma jednego kabla.
No może znajdziesz zaraz. Może znajdę, bo serio, to było, to jest stan tej przesyłki, to jest wdolone. I ja się dziwię, i to jest cud jakiś, że nie wyciągam połamanych po prostu elementów. No i mamy to, co wszystkie, to co... Czekajcie, bo tutaj się zaplątał, widzicie? Jesus Christ. Niby było wstyd takie coś dawać, niby wszystko działa, ale to sobie sprawdzimy w osobnym filmie, bo ten film nie chcę, żeby był za długi. To jest oficjalna perkusja z Band Hero. Wiecie, co mnie najbardziej zastanawia? Że tu nie ma Band Hero w tym zestawie. Będę musiał ten Band Hero jakoś kupić, żeby w ogóle sprawdzić, czy ta perkusja działa. Patrzcie. Ale dobra, mamy to. Myślałem, że będzie większa. Tak. Nie, no maleńka, no. Już mamy tyle miejsca w mieszkaniu, że spoko możemy to zmieścić, no. Wspomniany Kinect. Wszystko jest skurzone, ubrudzone. Takie, śmierdzi. Śmierdzi. Ale no, jest stare fajki, wiecie, te klimaty, nie? Mamy tą sztopkę. Fajnie. Takie te. Co ważne, ważne, no. Trzy takie. I dwa talerze. I ja jedynie co teraz zrobię, to zrobimy sobie cięcie i ja ją złożę, tą perkusję, to w ogóle jest wszystko. I jeżeli chodzi o działanie, to następny film, druga część, bo to będzie za długie. $300, proszę Państwa, i będę sprawdzać, jeszcze wiecie, nie możemy być zbyt entuzjastyczni, bo może to wszystko nie działać, ale będę to sprawdzać po prostu w następnym filmie, kiedyś to sprawdzę, kiedy będę miał trochę wolniej, ale to jest pełna ta perkusja, to jest perkusja do Rock Bandu. Tutaj jeszcze był jakiś, z tego co widziałem na Allegro, jeszcze jakieś dedykowane pałeczki, ale na tym się jakoś nie będziemy spuszczać, będziemy, można chyba użyć normalnych pałeczek. Gdzieś trzeba było na jakiejś grze to sprawdzić, ale no tak jak mówię, no widziałem to za $60, $100, to no jeżeli to wszystko działa, no to jestem bardzo do przodu, nie? No bo to jest bardzo duży zestaw. Pytanie tylko, czy to działa, pytanie tylko, czy to się uda doprowadzić do jakiegokolwiek stanu używalności, ale jest to chyba największy zestaw Xboxa 360, jaki miałem. Jeżeli jest działający. Bo jeszcze pamiętacie, była saga Xboxowa, gdzie miałem trzy niedziałające Xboxy. Ale to już inna sprawa. I jak to doprowadzę do stanu używalności, ogarnę jakąś grę, na przykład ta gra może się nazywać, no nie wiem, Rock Hero. O, to jest Band Hero. O, Band Hero to się nazywa. Ogarnę jakąś grę Band Hero i sobie, no, zobaczymy sobie tam perkusję, no, jak to działa. No i to by było na tyle. Dziękuję Spajrusiowi za to, że tak ładnie, tak, że jest sprawcą tego całego bałaganu i tak ładnie otworzył dla nas paczkę. Dziękujemy serdecznie, bardzo się przydałeś. Jeżeli ten film zarobi chociażby 50 groszy, to będą to twoje pierwsze zarobione pieniądze na wreszcie. Wow, mógłbyś zarabiać więcej, bo twoje jedzenie jest drogie, bo jesteś lasowym psem. Tak więc widzicie, Spajrusiek jak ładnie tutaj nam robi selfie. Żegnamy się z wami. Jak będą jakieś pudełka do otworzenia, to jest jedyna rzecz, którą Spyroś potrafi zarobkowo zrobić. Bo umie też sztuczki. Żegnamy się. Ja muszę głaskać pieska, bo to jest bordelek. On bardzo jest taki emocjonalny. On nie umiał siedzieć na dupie na chwilę, tak? Tak więc dziękujemy serdecznie i do następnych cebulowych okazji. Bye bye.